Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj 16 października 2020 roku, no i niestety mamy 7705 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Mamy też 132 zgony odnotowane w ciągu ostatniej doby i to jest największa taka liczba od początku pandemicznego kryzysu. Co poza tym słychać w Polsce, o ile cokolwiek może się z tymi danymi równać. No, nie ustają echa po wczorajszym zatrzymaniu Romana Giertycha, który przebywa w szpitalu i o tym pewnie trzeba będzie dwa słowa powiedzieć, ale naprawdę dwa słowa. Przede wszystkim jednak ważne jest, co znaczą te dane na temat rozwoju pandemii, ilości zachorowań i te publikowane wciąż nowe opinie specjalistów w sprawie walki z epidemią. Chcę jeszcze powiedzieć, omówić newsy z Ameryki, gdzie trwa przedwyborcza przepychanka polityczna z koronawirusem i kryzysem gospodarczym w tle. Myślę sobie, że podobieństwa między tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a tym, co obserwujemy w Polsce, oraz różnice obu tych sytuacji są szczególnie interesujące. I wreszcie ostatni nasz temat, który chciałbym omówić, jest pewnie najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany i najpoważniejszy równocześnie, bo cała ta sytuacja pokazuje być może, że model demokracji, do której przywykliśmy, i model mediów, do którego przywykliśmy, obie te rzeczy są na wyczerpaniu. Jest więc co komentować. Zapraszam. Obiecane dwa słowa o Romanie Giertychu. No, otóż przede wszystkim skomentować trzeba tę sytuację, która świadczy o tym, że procedur przy jego zatrzymaniu i przeszukaniu nie dokonano. To pewnie nie wygląda tak bardzo jednoznacznie, jak było przedstawiane wczoraj. Otóż, ponieważ mecenas Giertych jest adwokatem zaangażowanym w duże sprawy i ponieważ przeszukanie i zatrzymanie dotyczyło materiałów związanych z prowadzonymi przezeń sprawami objętymi tajemnicą zawodu adwokackiego. Taką tajemnicą, której należy dochowywać również wobec służb oczywiście i organów ścigania. Zwyczaj i przepisy żądają, by takiemu przeszukaniu towarzyszyli przedstawiciele adwokatury. To podobno nastąpiło w dniu wczorajszym, natomiast nie od razu. To się stało dopiero na skutek jakiejś interwencji. Komentować prawidłowości tego zatrzymywania, czy w ogóle jego zasadności, pewnie nie ma powodu. No to jest tak, że prokuratura ma swoje powody wszczynania postępowań i o tym, czy one są słuszne, czy nie, decyduje sąd, a przecież nie opinia publiczna. Ważne jest jednak to, że te wszystkie komentarze, które świadczą o tym, że Giertych być może ma to, na co zasłużył, no są wysoce nie fair w tej sytuacji. Ja chcę przypomnieć, że kiedy w 1980 roku jesienią, świeżo po tym, jak powstała Solidarność, komunistyczne władze zdecydowały się zaaresztować aktywistów Konfederacji Polskiej Niepodległej, to był podobny w charakterze atak. Nie przypadkiem zatrzymano akurat ich, a nie nikogo innego, bo Konfederacja Polskiej Niepodległej z całą tą swoją frazeologią, według której oni dumnie ogłaszali, że od 17 września 1939 roku Polska jest w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim, której nie zakończył nigdy żaden rozejm, no po prostu ona była niebezpieczna w strategii samoograniczającej się rewolucji Solidarności. Więc ten strzał komunistów był niezwykle celny. Dlaczego był celny? No właśnie dlatego, że był obliczony na być może mniejszą solidarność wobec tych ludzi niż wobec kogokolwiek innego. To dlatego właśnie ich zatrzymano. I odpowiedź Solidarności była oczywiście jasna, jednoznaczna i bardzo stanowcza. Protesty w sprawie zatrzymanych działaczy Konfederacji Polskiej Niepodległej trwały przez cały okres 16 miesięcy legalnej działalności Solidarności. I to powinniśmy mieć przede wszystkim na względzie, patrząc, kiedy, że tak powiem, biją naszych. Biją naszych, precyzyjnie dobierając sobie cel tego ataku, i Roman Giertych no właśnie ma z tego punktu widzenia w oczach gangsterów u władzy
same zalety. Być może uznano, że w jego uderzyć najłatwiej. No, oczywiście niewątpliwie o wiele ważniejsze od skądinąd dramatycznego zamieszania wokół osoby Romana Giertycha jest ta sytuacja, która towarzyszy koronawirusowi. Otóż, no, co znaczą te dane? Jeszcze raz, po raz kolejny. Czego się możemy dowiedzieć z dobowych wahań, wzrostów lub spadków liczby stwierdzonych zakażeń, a co z tych danych nie wynika i czego po prostu nie wiemy? No, otóż, no, zwraca uwagę oczywiście spadek, pewien nieznaczny dzisiejszych zachorowań w stosunku do dnia wczorajszego, no, ale też oczywiście widzimy równocześnie, że odpowiednio mniej wykonano po prostu testów, wykonano ich mniej o ponad 14 tysięcy. I o ile wczoraj przy tym rekordzie ilości zachorowań ten współczynnik wykrywalności koronawirusa w ogólnej liczbie testów przekroczył 15%, przekroczył 15,5%, tak dzisiaj jest niewiele wyższy od 12%. Czy to o czymś świadczy, czy nie świadczy o niczym? No oczywiście nie świadczy o niczym. Bo co prawda wielokrotnie na to zwracano uwagę. W tych danych z Polski widać taką bardzo liniową korelację między ilością przeprowadzanych testów a ilością wykrytych przypadków koronawirusa. Niemniej jednak taki wniosek, że te wzrosty i spadki zachorowań na koronawirusa w Polsce są, no, sterowane ręcznie, no właśnie zarządzaną ilością przeprowadzonych testów, są fałszywe. Jak wiemy, na testy w Polsce, niesłusznie oczywiście, ale to jest osobny problem, kieruje się ludzi z objawami koronawirusa, więc skoro tych skierowań jest mniej, to można mniemać, że mniej jest również przypadków, przynajmniej takich, które ludzie odczuwają, ponieważ boli ich głowa i mają parę jeszcze innych objawów i w związku z tym odwiedzają lekarza, prosząc o testy. Nie jest to niestety w żaden sposób sytuacja wyjątkowa, jeśli chodzi o cały świat. Znaczy, oczywiście polityki rządów wobec pandemii można wskazać różne i niektóre wydają nam się mniej, a inne bardziej racjonalne. Natomiast, no, nie ma takiego państwa, niestety ze Szwecją włącznie, nigdzie na świecie, w której ten plan i cele strategiczne walki z pandemią byłyby znane, ogłoszone, spisane i potem konsekwentnie realizowane. W polityce wszystkich rządów w całym cywilizowanym świecie widać sporą niepewność. No i wszędzie niestety też widać pewną dawkę chaosu. No, czego potrzeba w Polsce? No, w Polsce przede wszystkim problem polega na tym, że mamy do czynienia z władzą, która nie jest wiarygodna. Przynajmniej dla tej części społeczeństwa, do której sam na przykład należy. Prawdopodobnie pisowcy wyborcy są przekonani, że rząd wie, co robi, walcząc z koronawirusem. My mamy przekonanie odwrotne. I jeśli myślimy o szkołach, co do których istnieje, no, bardzo uzasadnione podejrzenie, że są dzisiaj tymi ogniskami infekcji koronawirusem, i jeśli pomyślimy o nauczycielach i dyrektorach tych szkół, pozostawionych przez sanepid i de jure ustanowione do tego służby, no właściwie samymi sobie, no to jeszcze raz zaapelowałbym o to, o co apelowałem, no, już od 3 dni. Przy Senacie można i bardzo trzeba powołać taki zespół ekspertów, który by nam, zwykłym ludziom, ale też i lekarzom pierwszego kontaktu, ale także i dyrektorom szkół w Polsce, próbował udzielić rekomendacji na temat tego, jak po prostu postępować, jakich decyzji należałoby oczekiwać, no, w związku z pandemiczną sytuacją. W Stanach Zjednoczonych wczoraj opublikowano kolejne raporty dotyczące ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa w tym kraju. To są raporty, w Ameryce jest taka tradycja, pochodzące ze ośrodków akademickich, akurat 2 takie zajmują się tym w Stanach. Te raporty różnią się jeden od drugiego, przede wszystkim metodologią, tak? Ponieważ oba mierzą się ze zjawiskiem wzrostów i spadków ubóstwa w Stanach w związku z kryzysem wywołanym pandemią i po prostu różne są metodologie oceny tych zjawisk. Niemniej jednak oba te raporty, no, co najmniej od wczoraj, bo to, no, oczywiście o wiele wcześniej ta dyskusja trwała, są, no, bardzo poważnie debatowane i rozważane w mediach przez polityków wszędzie w Stanach. Mówi się o tym, że po zakończeniu, no, tej akcji zastrzyków dla amerykańskiej ekonomii oraz pomocy dla amerykańskich rodzin i pomocy dla ludzi, którzy stracili pracę, no, dodatkowych 8 milionów ludzi spadło poniżej progu ubóstwa w Stanach Zjednoczonych i oczywiście, jak to zwykle bywa,
dotyczy to zjawisko zwłaszcza ludności czarnej, latynoamerykańskiej i tak dalej, czyli tych wszystkich mniejszości tradycyjnie w Stanach Zjednoczonych zagrożonych bardziej niż biali protestanccy anglosascy Amerykanie. Od września trwa w Stanach ożywiona dyskusja na temat koniecznego, zdaniem wszystkich ekonomistów, co do tego panuje zgoda pomiędzy republikanami a demokratami, kolejnego zastrzyku dla amerykańskiej gospodarki. We wrześniu skończył się ten pierwszy wiosenny scenariusz pomocy rządu federalnego dla amerykańskich przedsiębiorstw i dla amerykańskich obywateli. Przypomnę, że w ramach tej pomocy amerykańscy bezrobotni dostawali zasiłki w wysokości dodatkowych 600 dolarów tygodniowo. No to dosyć potężna pomoc. To się skończyło i sytuacja w Stanach się pogarsza. Podawane są też liczby dotyczące upadłych biznesów w Ameryce i to jest według różnych szacunków od 1,7 do 1,5 wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw, więc te dane są rzeczywiście katastrofalne. Co się natomiast dzieje? Natomiast no, oczywiście, żeby taki program gigantycznej pomocy, bo mowa tutaj jest o tysiącach miliardów dolarów, czyli o bilionach dolarów, wpompowanych w amerykańską ekonomię i w amerykański rynek, no, żeby taki program pomocy uruchomić, potrzeba tutaj zgody i porozumienia między dwiema izbami amerykańskiego parlamentu, czyli między kongresem, w którym dominują dowodzeni przez Nancy Pelosi demokraci, a senatem, gdzie rządzi republikańska większość na czele z senatorem Mitchem McConnellem. No, oczywiście obie strony dogadać się nie mogą, ale negocjacje trwają. No i oczywiście równocześnie z hospitalizacją Donald Trump ogłosił, że zrywa te negocjacje, a plan pomocy rządu federalnego dla amerykańskiej gospodarki ogłosi nazajutrz po swoim wyborczym zwycięstwie. A dzisiaj, kiedy te negocjacje trwają i porozumienie wydawało się dosyć bliskie, Trump nagle oświadczył, że rzeczywista pomoc rządu federalnego dla amerykańskiej gospodarki musi znacznie przewyższać wszystko to, co proponują demokraci, a demokraci proponują wsparcie no, wyraźnie wyższe niż tego oczekują republikanie. To wystąpienie Trumpa spowodowało krytyczną reakcję Mitcha McConnella i zamieszanie we własnych szeregach partii republikańskiej. Opowiadam o tym z dwóch powodów. Znaczy, te raporty na temat tego, jak wygląda pomoc rządu federalnego amerykańskim obywatelom, no są kłopotliwe, kiedy się ich słucha z Polski, bo ten bardzo tak twardo i po brytańsku rynkowy rząd, który unika jak ognia zawsze pomocy, jakiejkolwiek społecznej pomocy dla własnych obywateli, zdecydował się na taki zastrzyk finansowy, który jest nie do pomyślenia w Polsce. Mówię o zastrzyku finansowym per capita, bo oczywiście trudno porównywać potęgę obu gospodarek. Jasne, że tak. Natomiast no, scenariusze, które tam są uruchamiane, w polskiej wyobraźni politycznej i ekonomicznej w ogóle się nie mieszczą. Ale przede wszystkim w polskiej wyobraźni społecznej nie mieści się też ten ogrom danych, które Amerykanie mają na temat stanu własnej gospodarki i na temat stanu zamożności bądź też ubóstwa własnych obywateli i tego, w jaki sposób wszystkie te rzeczy się zmieniają. No, daleko byłoby nam w Polsce do dyskusji na takim poziomie merytorycznym. Niemniej jednak, to trzeba też powiedzieć, że mimo no, znacznie bardziej cywilizowanych układów politycznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak ta równowaga sił politycznych między na przykład Kongresem a Senatem jest wymagana, istotna i przez wszystkich szanowana, jednak ten cały spór, jak widać, utknął w klinczu, który do niczego doprowadzić nie może, bo trwa prezydencka kampania wyborcza. W Polsce, no w Polsce słyszymy oczywiście opinie krytyczne opozycji, one są wszystkie ze wszechmiar słuszne na temat polityki rządu wobec pandemii, natomiast nie słyszymy, i to jest kolejna z różnic między Polską a Stanami Zjednoczonymi, nie słyszymy żadnej kontrpropozycji. Znaczy nie istnieją think tanki związane z demokratami w Polsce, tak jak one istnieją w Stanach, które proponowałyby własny scenariusz walki z kryzysem ekonomicznym i własne scenariusze walki z pandemią. Nic takiego nie ma miejsca. Natomiast poważne pytanie, które w związku z tym należałoby zadać, i to jest wstęp do tego, co będzie naszym kolejnym tematem, brzmi, czy i na ile
polityka, do jakiej przywilczyliśmy, jest w ogóle wydajna wobec tego rodzaju wyzwań. Pytanie to jest tym ważniejsze, że kiedy skończy się kryzys pandemiczny, to zacznie się kryzys klimatyczny, z którym wreszcie trzeba będzie się wziąć za bary na serio i przestać udawać wariata. Pytanie jest takie, czy do decyzji z tym związanych zdolni są politycy, którzy zawsze patrzą, jakie mają szanse przed następną kadencją i zawsze w związku z tym obawiają się decyzji, które mogą być ocenione jako, jak to się mówi, niepopularne. No i wreszcie ten trzeci, najpoważniejszy temat, czyli czy funkcjonowanie demokracji w mediach w XXI wieku, w dobie koronawirusa, czy to czasem nie jest świat ten, do którego przywykliśmy, który odszedł właśnie w niepamięć i który już być może nie powróci, bo nawet jeśli skończy się koronawirus, to zaczną się następne wyzwania. To nie są fakty, nie mam żadnych danych, mówię tylko co mi się wydaje, ale prawdopodobnie zgodzą się Państwo ze mną, jeśli postawię taką tezę, że gdyby nie Facebook i media społecznościowe, to ta pierwsza faza wiosennego lockdownu nie wydarzyłaby się tak bardzo zdecydowanie, tak powszechnie i w tak ostrej formie, jak to rzeczywiście miało miejsce. Nie chcę powiedzieć, że lockdown był efektem zbiorowej histerii medialnej, ale w każdym razie te emocje i ta taka bardzo jednoznacznie odczuwana przez wszystkich potrzeba, że zamknięcie rzeczywiście wszystkiego, bo grozi nam śmiertelne zagrożenie, ta potrzeba uświadomiła się nam wszystkim właśnie głównie dzięki temu, że korespondowaliśmy ze sobą na ten temat bardzo intensywnie poprzez media, zwłaszcza społecznościowe. I prawdopodobnie prawdą jest również i to, że dzisiaj, jeśli istnieją kłopoty jakby z wznowieniem lockdownu, to ich źródłem jest znów ten sam Facebook. Tym razem okazuje się jednak, tak wynika z przeważającego trendu w komentarzach, że ludzie kolejnego lockdownu już tym razem jednak nie chcą. Stąd decyzje o jego wprowadzeniu wydają się szczególnie trudne. Jeśli mowa o takiej, w cudzysłowie, histerii medialnej wspomaganej przez media, to wspomina się z tej okazji często taką klasyczną, anegdotyczną historię transmisji radiowej Wojny Światów Orsona Wellesa w Halloween w Stanach Zjednoczonych w 1938 roku. Otóż tę audycję nadano w konwencji teatru radiowego i ustylizowano całość tego przekazu tak, jakby to były radiowe newsy. I wieść niosła, że miliony ludzi słuchających tej audycji przez radio byli przekonani, że rzeczywiście mają do czynienia z newsami i że rzeczywiście Marsjanie zaatakowali Ziemię i Stany Zjednoczone. Rozpocząć się miała masowa panika, ludzie podejmowali ucieczkę, rabowali sklepy, porzucali swoje dobra. Mnóstwo tragedii miało się rzeczywiście wydarzyć. To jest taka klasyczna historia opowiadana dla ilustracji tego, co może się wydarzyć w drodze medialnej histerii. Tylko tyle, że mało kto do dzisiaj wie o tym, że to ta cała historia radiowej transmisji Wojny Światów jest dosyć klasycznym przykładem fake newsa. To się nie zdarzyło. Transmisja miała miejsce, ale w zachowanych do dzisiaj dokumentach, zarówno policyjnych, jak i takich, którymi dysponują agencje reklamowe badające słuchalność programów radiowych, niezbyt duża widownia tego teatru radiowego, to nie był, broń Boże, hit, jednak miała świadomość, że słucha teatru, a nie programu informacyjnego. Nikt panice nie uległ. Skąd się wzięła ta historia? Wzięła się z listów do redakcji New York Timesa, które opisywały przede wszystkim reakcje tych czytelników New York Timesa, którzy te audycje słyszeli, byli pod jej ogromnym wrażeniem, siły sugestii tam zastosowanej. A był to 1938 rok, więc szalejący w Europie Hitler i Stalin w Związku Sowieckim. Tak? Obaj dysponujący tak silnymi narzędziami propagandy i doprawdy dla obdarzonych wyobraźnią obywateli skóra cierpła na myśl o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby tacy bandyci z pełną premedytacją sięgnęli po instrumentarium, które oferowała im nowa wówczas potężna technologia. New York Times nagłaśniał te sprawy, dlatego że dosyć powszechnie spodziewano się, że rynek prasy dostanie ostro w kość ze strony radiowej konkurencji, bo przekaz radiowy dociera
za ułamek kosztów do o wiele większej, do o wiele większego kręgu odbiorców. No koszty reklamy są nieporównanie niższe, koszty dotarcia, no po prostu ideał. Wydawało się pewne, że radio pokona tradycyjną prasę właśnie na rynku reklamowym. Stąd w New York Timesie uznano, że nigdy nie zaszkodzi trochę postraszyć publiczność, ale też i sponsorów potencjalnie groźnymi konsekwencjami ze strony no, tej nowej, diabelskiej technologii. Ta historia jednak zdaje się szczególnie interesująca, jeśli poczytać na przykład Petera Pomerańcewa i jego jądro dziwności. Peter Pomerańcew to jest taki Anglik, producent telewizyjny ze skłonnością do publicystyki i filozofowania. To jest ktoś, kto spędził ponad 10 lat w Moskwie pracując na rzecz tamtejszego rynku medialnego i kto prowadził taką uczestniczącą, bym powiedział, obserwację budowy imperium medialnego Putina i to opisał. Ten jego opis jest dosyć charakterystyczny i powinien zwracać naszą uwagę właśnie kiedy myślimy o kremlowskich agentach wpływu, o tych wszystkich historiach typu QAnon, tak? Albo o ingerencji rosyjskich służb, no, więcej niż prawdopodobnej, w amerykańskie wybory prezydenckie. Pomerańcew opisuje raczej jednak nie to, a takie naturalne, bardzo psychospołeczne mechanizmy, które stoją za rynkiem nowych mediów i umożliwiają kariery tego typu aberracyjnych historii jak teorie spiskowe, albo tego typu niezbyt inteligentnych przecież dyktatorów, jak zwłaszcza Donald Trump, bo o ile Putina można podejrzewać o jakąś wysublimowaną, choć nikczemną inteligencję, no to Trumpa trudno, doprawdy. Podobnie jak zresztą Kaczyńskiego. Pomerańcew był autorem takiej generalizacji, a wypowiedział ją wtedy, kiedy trwała właśnie aneksja Krymu i rozpoczynała się wojna w Donbasie, więc to brzmiało wtedy szczególnie złowrogo, że no to jest taka prawda, takie prawo historii, że ile ktoś ludzie dostają do ręki nową technologię, taki środek ekspresji ich własnych poglądów, tyle razy wyłażą z nich demony. I powiedział właśnie o tym, że w latach 20. i 30. XX wieku radio i kino było tą nową technologią społecznej komunikacji, która przyniosła straszliwe efekty w postaci hitleryzmu i bolszewizmu. O tyle dzisiaj mamy do czynienia z nowymi mediami, dzięki którym wypowiada się może swobodnie każdy. No i w związku z tym z większości z nas wyłażą rzeczy złe, które nie są nowe. One w nas były zawsze, jak rasizm, ksenofobia, nietolerancja i tak dalej, czy jakieś odwetowe historie, no i właśnie spiskowe teorie. Tyle tylko, że tradycyjne media tradycyjnego mainstreamu tłumiły to stosowanym przez siebie kanonem politycznej poprawności. Teraz właśnie zniknął i stąd cała ta bryndza. Myślę sobie, że ta obserwacja jest niezwykle cenna, choć to odniesienie do no właśnie radia i kina jest o tyle nietrafne, że to były narzędzia raczej nie poziomej komunikacji, tylko takiego wpływu indoktrynacyjnego, jaki mogą łatwo mieć dyktatorzy. No co zresztą wtedy robili. Myślę sobie, że porównywalny z Facebookiem efekt takiej poziomej komunikacji mogliśmy obserwować u progów oświecenia, kiedy rozwijała się masowo prasa. A zwiększył się krąg czytelników słowa drukowanego i ludzi, którzy w związku z tym wypowiadali się na przykład na tematy polityczne. No i stąd mamy na przykład rewolucję francuską. A jeśli o niej mowa, no to trzeba sobie też uświadamiać wciąż, że o ile dziedzictwo francuskiej rewolucji i w ogóle dziedzictwo oświecenia jest czymś, co do dzisiaj słusznie bardzo uznajemy za nasz bezcenny spadek po tamtych czasach, no to początki jednak nie były wcale tak różowe. Rewolucja francuska zaczęła się, no jednym z jej pięknych pierwszych aktów była konstytucja cywilna dla kleru, czyli początek rewolucyjnego francuskiego antyklerykalizmu, który w krótkim tempie doprowadził do rzezi w Wandei. To była taka krucjata antyreligijna. A jeden z pierwszych nowożytnych aktów zaplanowanego i zrealizowanego z okrutną premedytacją ludobójstwa. Ona się zaczęła od fake newsów, a nie od prawdziwych informacji na temat bogactwa francuskiego kleru. To trzeba wiedzieć, ale równocześnie no, taka refleksja historyczna o nierzadko ponurych początkach nowych mediów w gruncie rzeczy jest optymistyczna, no bo jak wiemy, wszystko skończyło się dobrze, choć bywało naprawdę momentami bardzo trudno.
Wszystko to powinno nas skłaniać do tego, żeby na te nowe media patrzeć ze szczególną uwagą, stojąc tak na baczność i bardzo pilnie śledząc, co się z nimi dzieje i co się w związku z tym dzieje w naszych głowach, bo dzieje się mnóstwo rzeczy niedobrych. Nie dalej jak dzisiaj w Gazecie Wyborczej mamy tekst Wojciecha Orlińskiego o tym, jak to Facebook i Twitter postanowili ograniczyć zasięgi postów dotyczących rzekomej afery, w którą zaangażowany jest Joe Biden i jego syn. To są teksty powstałe na podstawie plotek rozsiewanych przez oczywiście republikański sztab Trumpa. Oba medialne koncerny uznały, że to są fake newsy i postanowiły, co ogłosiły oficjalnie, ograniczyć ich zasięgi. No, wszystko cacy, tylko mamy o to do czynienia z prywatnymi, kapitalistycznymi monopolistami na rynku medialnym, którzy poza prawem, poza wyrokami sądu i poza kulturą wolnego słowa, do której przywykliśmy, orzekają, co jest dozwolone na rynku medialnym, a co nie. I akurat kierunek tej ich ingerencji może nam się podobać, ponieważ Donald Trump jest idiotą, a fake newsy rozpowszechniane przez niego na temat Joe Bidena są po prostu nikczemnością. Niemniej jednak cenzura pozostaje złem, tak czy owak. A zwłaszcza taka, która się dokonuje właśnie kompletnie prawem kaduka. Nie wiadomo w ogóle, czy i kto ma nad tym kontrolę. No ale te wszystkie tego typu doniesienia, jak na przykład właśnie cenzura stosowana przez Zuckerberga, albo fake newsy rozpowszechniane przez agentów Putina, niech to nam nie przesłania tego, co się rzeczywiście w tych mediach dzieje również z naszym udziałem i co się dzieje prawem takich obiektywnych psychospołecznych mechanizmów, którym sami ulegamy i które powodują, że zanurzeni jesteśmy w zalewie informacji, których wiarygodności nie jesteśmy w stanie rozróżnić i nawet nas to nie zajmuje, w którym panuje przekonanie, że każde źródło informacji jest równie cenne i równie warte zaufania, w którym nikt już nie próbuje sprawdzić faktów, w którym twierdzi się wprost, że fakty i prawda nie mają żadnego znaczenia, no bo przecież żyjemy w postmodernistycznej, płynnej rzeczywistości, w której nie ma prawdy słuszniejszej od innej prawdy, bo wszystkie są równie uprawnione. No, w sytuacjach takich jak kryzys pandemiczny, albo takich, z którą będziemy mieli do czynienia, kiedy kryzys pandemiczny już jakoś odejdzie, a pojawi się na horyzoncie zagrożenie klimatyczne, z którym trzeba będzie się wziąć za bary, skutki czegoś takiego mogą być przemożne. Widzimy równocześnie polityczny system, w którym te trudne decyzje, ryzykowne, wymagające przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności i takiej bardzo konkretnej wiedzy eksperckiej, której trzeba wreszcie zaufać, bardziej niż sondażem poparcia albo doktrynie o płynnej rzeczywistości postprawdy. Ten system, w którym podejmujący decyzje polityk musi się liczyć z wynikami wyborów, w których konkuruje jak Trump na fryzurę i kolor włosów oraz tupet w wystąpieniach telewizyjnych bardziej niż na jakiekolwiek rzeczywiste kompetencje, wyznawany przez siebie system wartości i poczucie odpowiedzialności, ten system znalazł się na naszych oczach w takim kryzysie, który stawia go dzisiaj na granicy wydolności. Patrzymy na Stany Zjednoczone, ja już nie mówię o polskiej sytuacji, ale patrzymy na Stany Zjednoczone, w końcu jakby nie było kolebkę demokracji na tamtej drugiej półkuli i nie mamy pewności, czy ten amerykański system będzie wystarczająco wydolny, by stawić czoła temu rzeczywiście poważnemu zagrożeniu, przed którym stoimy wszyscy. Dziękuję bardzo.